Księga Objawienia, rozdział 17. Wtedy podszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i powiedział: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą. Rozsiadła się ona nad wieloma wodami. Królowie ziemi uprawiali z nią nierząd. Winem jej rozpusty upili się również mieszkańcy ziemi. I przeniósł mnie w duchu na pustkowie. Tam zobaczyłem kobietę. Siedziała na szkarłatnej bestii pełnej bluźnierczych imion. Bestia ta miała siedem głów i dziesięć rogów. Kobieta natomiast ubrana była w purpurę i szkarłat. Zdobiło ją złoto, drogocenne kamienie oraz perły. W ręce trzymała złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu. Na jej czole wypisane było tajemne imię: Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Zauważyłem, że kobieta jest pijana. Upiła się krwią świętych oraz krwią świadków Jezusa. Gdy to zobaczyłem, wpadłem w wielkie zdumienie. Anioł to zauważył i zapytał: Dlaczego się tak zdziwiłeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę kobiety oraz bestii, która ją nosi, a która ma siedem głów i dziesięć rogów. Otóż bestia, która, jak zobaczyłeś, była, lecz jej nie ma, ma wyjść z otchłani, aby pójść na zagładę. Mieszkańcy ziemi, których imiona nie są od założenia świata zapisane w zwoju życia, zdziwią się, gdy zobaczą bestię, która była, której nie ma, ale znów się pojawi. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, a także siedmiu królów. Pięciu z nich upadło, jeden jest, kolejny jeszcze nie przyszedł, lecz gdy przyjdzie, pozostanie na krótko. Sama bestia natomiast, która była, lecz jej nie ma, jest ósmym królem. Należy ona do tych siedmiu i idzie na zagładę. Z kolei dziesięć rogów, które zobaczyłeś, to również dziesięciu królów. Nie objęli oni jeszcze królestwa, lecz gdy obejmą władzę, panować będą z bestią tylko przez jedną godzinę. Królowie ci są jednej myśli, a swoją moc i władzę uzależniają od bestii. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek ich zwycięży. Jest on bowiem panem panów i królem królów. Wraz z nim zwyciężą ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. Anioł powiedział mi dalej: Wody, nad którymi, jak zobaczyłeś, rozsiadła się nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki. Dziesięć zauważonych przez ciebie rogów oraz bestia to ci, którzy znienawidzą nierządnicę. Doprowadzą do tego, że zostanie spustoszona i naga. Będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem poddał im myśl, że mają wykonać jeden jego plan. I oni wykonali ten plan. Przekazali swe królestwo bestii do czasu, aż się wypełnią słowa Boga. Kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto sprawujące władzę nad królami ziemi.